takie decyzje, kiedy trzeba kilku zawodnikom podziękować przed dużym turniejem, to są zawsze trudne decyzje. A jak wy jako zawodnicy przyjęliście te trzy nazwiska, które no niestety nie jadą na turniej? Wiesz co, ja rozumiem, że to jest bardzo trudna decyzja i tutaj grając dłużej z chłopakami i teraz powoli widzisz, że wchodzi nowa krew, to jest jakby zrozumiałe. Tutaj na pewno jest z jednej strony ci przykro, że twój kolega nie załapie się na taką imprezę, ale to jak trener powiedział, nie jest skreślone, ma dalej szansę bycia w tej drużynie i w razie jakiejś potrzeby zaangażował się, że dojedzie i pomoże. Dla was takie turnieje, super ważne mecze, no to jest właściwie codzienność, chleb codzienny, no ale kiedy ten wielki turniej się zbliża na 3 dni przed pierwszym meczem, co się wtedy czuje? To jest taki powrót do tej radości, którą się odczuwało też, kiedy było się tym początkującym piłkarzem, czy to już jest raczej tylko i wyłącznie rutyna i spokojne przygotowywanie się? Wiesz co, nie chciałbym, żeby to granie w reprezentacji było tylko i wyłącznie rutyną. Było to zawsze moim marzeniem, założyć koszulkę z orzełkiem i zagrać dla Polski i do tej pory chyba podchodzę tak do każdego meczu, grając w reprezentacji. Pierwsi rywale bardzo trudni, no i znowu Francuzi, tak? Według niektórych główni faworyci do mistrzostwa. Mamy 3 trudne mecze w grupie. Tutaj każdy mecz będzie wyjątkowo trudny. Z Francuzami jak do tej pory nam się nie udało wygrać i bardzo chciałbym, żeby to się zmieniło. Rosja-Serbia, teoretycznie łatwiej, to są te mecze, które trzeba wygrać, żeby wyjść z grupy? Tak jak trener powiedział, jedno zwycięstwo może być za mało. Tutaj być może trzeba będzie wygrać 2 mecze, albo co najmniej zdobyć 3 punkty, żeby wyjść z tej grupy. Cóż, Serbów nie oceniałbym, że to są słabsi. Oni są naszpikowani naprawdę gwiazdami z światowego formatu i żeby im się przedstawić, my musimy zagrać jako zespół, to o czym mówiliśmy. Rosjanie faktycznie w ostatnich imprezach albo nie brali udziału, albo występowali słabiej. U nich były jakieś 2 lata temu przebudowania i oni starają się budować zespół jakby, jak i na nowych zawodników i z nowym trenerem. Więc ja podchodzę z respektem dla każdej z drużyn. Czujecie się mocni przed tym turniejem? Wiesz co, odwaliliśmy chyba kawał pracy przez ten ostatni miesiąc i czujemy się chyba przygotowani do tego turnieju. No i szczęśliwie przeważnie dobrze kończą się te historie z wszystkimi kontuzjami, z urazami. Wiesz co, przy ciągu tego całego miesiąca działo się sporo, bo te przygotowania nie były łatwe i oczywiście jakieś drobne urazy, kontuzje były i również jakieś zachorowania, ale jak na dzisiaj widzieliśmy, staliśmy prawie wszyscy bez Kamila, więc chciałbym, żeby Kamil wyzdrowiał i przystąpili do tego w pełnym komplecie.